Cześć, z tej strony Łukasz. 31 marca to co roku wyjątkowy dzień, w którym szczególną uwagę poświęcamy ochronie danych, bo to Światowy Dzień Backupu. Tym razem chciałem opowiedzieć Wam o dodatkowych zaletach stosowania w rozwiązaniach NAS dysków Seagate serii Iron Wolf oraz Iron Wolf Pro. Obie serie przeznaczone są do rozwiązań NAS, czyli są przystosowane do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co odróżnia je od serii dysków przeznaczonych do stosowania w zwykłych PC-tach? Obie serie wykorzystują technologię zapisu CMR, która dobrze się sprawdza w przypadku łączenia dysków w grupy RAIDowe. To, co jeszcze wyróżnia serię Iron Wolf Pro w stosunku do serii Iron Wolf, to m.in. większa prędkość obrotowa dysku, to jest 7200 obrotów na minutę versus 5400 lub 5900 obrotów na minutę w dyskach Iron Wolf, i różnica ta występuje jednak tylko w dyskach o mniejszych pojemnościach. Powyżej 12 tera w obu seriach mamy 7200. Z prędkością obrotową dysku powiązana jest wydajność, czyli szybsze transfery, zapis i odczyt. W przypadku serii Iron Wolf sięgające do 240 MB na sekundę, a w przypadku serii Pro nawet do 285 MB na sekundę. Ponadto seria profesjonalna oferuje wyższy MTBF, czyli jest bardziej trwała i mówimy tu o wartościach 1 miliona godzin w przypadku serii Iron Wolf i 1 200 000 godzin w przypadku serii Pro. Serię profesjonalną charakteryzuje również wyższe dopuszczalne obciążenie na poziomie 300 TB rocznie w przypadku serii Pro oraz 180 TB rocznie w przypadku serii Iron Wolf. Oprócz tego, że dyski w serii profesjonalnej są bardziej trwałe, charakteryzuje je również dłuższa gwarancja o długości 5 lat, gdzie przy podstawowej serii macie 3 lata gwarancji. Wszystkie dyski Iron Wolf obejmują 3-letnie darmowe wewnętrzne usługi Rescue Data Recovery Service, czyli usługi odzyskiwania danych, które są zapewniane przez zespół wsparcia firmy Seagate i które charakteryzują się tym, że zapewniają czołowy w branży współczynnik skuteczności odzyskiwania danych na poziomie do 95% w przypadku uszkodzenia danych lub dysku. A co z monitorowaniem pracy dysku? Oprócz technologii SMART w dyskach obu serii znajdziecie również wsparcie mechanizmu Iron Wolf Health Management, który przy zastosowaniu z wybranymi modelami urządzeń NAS pozwala monitorować znacznie więcej parametrów pracy dysku. Na przykład standardowy SMART monitoruje do 20 parametrów dysków, a IHM, Iron Wolf Health Management, to 200 parametrów. Oprogramowanie Iron Wolf Health Management stale monitoruje warunki działania, włączając to temperaturę, wstrząsy, drgania, przerwane połączenia oraz integralność sygnałów, a także sugeruje działania prewencyjnie, które pomagają zabezpieczyć dane i zadbać o wysoką dostępność systemu NAS. Ponadto aplikacja korzysta z adaptacyjnych algorytmów, które prowadzą analizę krytycznych parametrów dysku. Na ich podstawie generowane są kody informujące o potencjalnym problemie z dyskiem, wskazując jego przyczynę oraz w razie potrzeby zalecając utworzenie kopii zapasowych przed katastrofalną w skutkach utratą danych. Gdybyśmy mieli pozycjonować obie serie dysków pod kątem ich zastosowania, to seria podstawowa sprawdzi się w środowiskach mniej obciążonych, na przykład w NAS-ach przeznaczonych do domu lub małych biur. A seria profesjonalna zapewni długotrwałe działanie również w większych organizacjach i macierzach wielozatokowych. Sam producent rekomenduje te dyski do stosowania w rozwiązaniach NAS od 1 do 16 zatok. Podsumowując, dyski serii Iron Wolf i Iron Wolf Pro to jeden z lepszych wyborów, na jakie możecie zdecydować się w przypadku urządzeń NAS. Omawiany mechanizm IHM znajdziecie m.in. w urządzeniach QNAP, gdzie obok monitorowania parametrów SMART może być wykorzystany do proaktywnego monitoringu dysku. Bezpiecznych danych z okazji Światowego Dnia Backupu i do usłyszenia.